teraz wtyczka Social Warfare, za pomocą której właśnie możesz przygotować taką listwę ikonek mediów społecznościowych, dzięki której z poziomu już bloga możesz udostępniać swoje wpisy w wybranych mediach społecznościowych. Na przykład gdybym chciała udostępnić ten wpis na LinkedIn, to po prostu klikam na guziczek LinkedIn i tutaj, nie wchodząc już do LinkedIn, LinkedIn pobiera, czy wtyczka pobiera i przesyła do LinkedIn właśnie udostępnij w publikacji i mogę sobie tutaj dodać jakiś opis do mojego wpisu albo po prostu udostępnij, opublikuj i już w zasadzie w ten sposób promuję swoje treści bezpośrednio z poziomu bloga. Jak również mogę tutaj sprawdzić, jak dane wpisy radzą sobie w mediach społecznościowych albo odnosząc się do popularnych wpisów sprawdzić, jaki poziom udostępniania w mediach społecznościowych pozwala na po prostu wspięcie się danym wpisom wyżej. Tutaj na przykład nad treścią wpisu umieściłam sobie taką listę z przyciskami odsyłającymi czy publikującymi, udostępniającymi mój dany wpis, wpisy z danej strony w wybranych przeze mnie mediach społecznościowych. No i teraz właśnie przejdźmy do konfiguracji tej wtyczki, więc oczywiście najpierw tą wtyczkę musisz sobie zainstalować na blogu, czyli wchodzisz w wtyczki, tutaj dodaj nową i wyszukujesz tej wtyczki, wpisujesz po prostu w okienko wyszukiwarki nazwę tej wtyczki i ta wtyczka właśnie działa w ten sposób. Po zainstalowaniu tej wtyczki i uaktywnieniu znajdziesz ją w panelu bocznym po lewej stronie i tutaj obklikając po prostu zostaniesz przeniesiony do kokpitu tej wtyczki, gdzie możesz konfigurować jej ustawienia, ona mi się wczytuje. Więc tutaj masz różne opcje, czyli pierwsza opcja wyświetl. Właśnie ten pasek wciąż jest aktywny i w momencie, kiedy dokonasz konfiguracji, zapisujesz save changes, czyli zapisz zmiany. Tutaj z kolei masz w zasadzie takie podstawowe guziczki aktywne, możesz je sobie przemieszczać między sobą, przestawiać kolejność na przykład. Dla mnie głównymi mediami są tutaj odnośnie mojej strony Moda na Bio, Facebook i Pinterest. I tutaj właśnie jeżeli chodzi o wygląd, o konfigurację tej wtyczki, chociażby opcja liczby na przyciskach. Ja tutaj właśnie, zauważ, wyświetlam ilość udostępnień w danym medium społecznościowym i za to odpowiedzialny jest ten guzik. I on musi być na zielono, bo klikając, przełączając właśnie pojawia się czerwony guziczek wyłącz, czyli jeżeli chciałabym pokazywać liczbę, czyli ilość udostępnień na przyciskach, to ta opcja powinna być włączona. Podobnie jeżeli chciałabym, tak jak tutaj na przykład jest całkowita ilość udostępnień, czyli suma po prostu tych udostępnień w tych właśnie czterech mediach społecznościowych i też właśnie ta opcja jest włączona i tutaj pozycja przycisków mediów społecznościowych. Więc ja akurat wyłączyłam sobie to na stronie głównej, bo uważałam, że to nie za bardzo ładnie się... Więc może pokażę, jak wygląda moja strona główna. W momencie, kiedy dodałam te przyciski, robiło się to zbyt pstrokato i to nie wyglądało ładnie. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o poszczególne wpisy, to tutaj mam włączoną opcję ponad oraz pod treścią, czyli w tym wpisie mam tutaj nad wpisem, ale również jak go przeskroluję, to jest wpis szydełkowy. Mam również to samo pod, gdyby ktoś po przeczytaniu danego wpisu chciał udostępnić to w wybranym medium społecznościowym, czy w jednym z tych czterech mediów społecznościowych. Więc tutaj właśnie mogę sobie wybrać, czy chcę uaktywnić, czy nie. I teraz konta społecznościowe, tutaj po prostu można wrzucić swoje namiary w wybranych mediach społecznościowych, czy właśnie w tych mediach społecznościowych, które obsługuje ta wtyczka. No i tutaj jeszcze są zaawansowane, ale w zasadzie ta konfiguracja sprowadza się do tego, że ustalamy sobie właśnie w jaki sposób, takiej bardzo podstawowej konfiguracji, w jaki sposób i gdzie będziemy udostępniać dane przyciski, czy pokazywać listwę przycisków z różnych mediów społecznościowych. Tutaj mamy tylko cztery media społecznościowe i po dokonaniu tej konfiguracji po prostu trzeba zatwierdzić zmiany, czyli bardzo prosta wtyczka, tutaj nie wymagająca żadnej jakiejś głębszej konfiguracji czy tworzenia aplikacji na Facebooku. Czyli w bardzo prosty sposób można taką listwę przycisków społecznościowych dodać za pomocą tej wtyczki Social Warfare.
A ja dziękuję serdecznie i zapraszam na tutorial dotyczący kolejnej wtyczki.